Instagram. Tak, tak, już sekundka, relacja tylko poleci. Dobra, już wszystko. Kamil, gratulacje, na gorąco oceniaj swoją walkę z oktagonu. Na gorąco, cóż mogę powiedzieć, plan był, żeby walczyć w stójce, szukać obaleń, jeżeli będzie możliwość, nie na siłę jak w poprzednich walkach, bo przeciwnik z dobrego klubu, więc oni oglądają już walki, są profesjonalistami, tak jak my, Arachion i Janko, stoczołówka klubu w Polsce, dlatego nie chciałem na siłę obalać, no i lekkie zaskoczenie, bo tam, gdzie się spodziewałem, że przeciwnik będzie lepszy, czyli w stójce był gorszy, a tam, gdzie się tego nie spodziewałem, że będzie dobry w parterze, był dobry. Właśnie, jeśli chodzi o tą stójkę, bardzo dobrze walczyłeś z kontry, dobrze się ta defensywa wychodziła. Tak, ja wiedziałem, że mogę sobie pozwolić go lekko wciągać, punktować, bo jestem wyższy, mam lepszy zasięg. A Paweł to nie jest zawodnik, który się mega wpycha. Jeżeli on by się mega wpychał, ja bym go wywracał. On wiedział, że będę chciał go wywracać, nie wpychał się, próbował mnie pojedynczym ciosem zaskoczyć. A wiadomo, no mieliśmy 8 cm różnicy zasięgu, tak? Więc każdy pojedynczy cios ja robię chyłkę, go nie ma, wystawiam swoją rękę, jest trafiony, tak? No i też moja lewa noga, która gdzieś tam dobrze celuje, tak? Biorę przykład z Michała Andryszaka z mojego klubu. Zadziałała już któryś tam raz z kolei. Właśnie w drugiej rundzie pięknie high kickiem trafiłeś. Tak, i szczerze mówiąc, on padł taki tru, a ja nie dobijałem, bo rzadko jest tam okazja gdzieś na treningach, może żeby dobijać na walce kiedyś na amatorskim MMA, jak trafiłem kogoś lewą nogą, to od razu sędzia przerwał, bo to była amatorska walka. No i tak jakoś nie dobiłem, wpadłem w ten parter i mówię, kurde, już jestem w tym parterze, nic nie zrobię, a tu jednak ładnie pracował. Czułeś cały czas, że kontrolujesz ten pojedynek, że wygrywasz tą walkę? Tak, czułem pierwsza runda na 100% moja, trzecia runda na 100% moja i jestem ciekawy, jak sędziowie drugą ocenili, aczkolwiek no, ja go podłączyłem, ja byłem z góry, on założył tą balachę, ale tak naprawdę mimo tylko nogi przełożył i nic tam nie było, muszę się zapytać sędziów, czy ta runda też była dla mnie, bo jeżeli tak, no to na 4 zawodowe walki, 4 zwycięstwa mam wszystkie rundy wygrane. Jak ci się tutaj walczyło w Legionowej na takiej dużej gali? Świetnie, no to jest coś naprawdę... No, no ja już trenuję 6 lat, tak, walczę od 6, trenuję może 7, coś takiego. No i zawsze gdzieś tam zawodnik marzy, żeby wyjść, była telewizja, były wywiady, tak. A kurde, walczyłem wcześniej na małych galach, nie będę mówił, że słabo czy coś. No aczkolwiek wiadomo, jest różnica, gdy mieszkasz w jakimś motelu, masz walkę wieczoru, a na walce przed tobą sami amatorzy, ty masz walkę wieczoru, promujesz galę swoim nazwiskiem. A tutaj, gdzie naprawdę są, no, czołówka Polski jest, tak. Są również, jest pełne trybuny, tak, i jest telewizja przede wszystkim, ta, która pozwala nam zdobyć lepszych sponsorów, czy po prostu zbudować medialność. Czyli co, marzy ci się kolejny występ u Tomka Babilońskiego na kolejnej gali Babilon MMA? Tak, szczerze mówiąc, nie marzę, tylko celuję w takie występy, które będą w telewizji i takie kontrakty, które mnie nie będą gdzieś wiązać, tak, no bo każdy ma swoje marzenia, ja mam duże. Mam 21 lat, wiesz, że będę pił się do góry, bo tak naprawdę moim jedynym zajęciem w ciągu dnia jest trenowanie. Wstaję rano, idę na trening, wracam, jem, oglądam seriale, idę na drugi trening. No i ja chcę celować wyżej, ja chcę walczyć w UFC, chcę być mistrzem UFC, chcę być najlepszym zawodnikiem w historii polskiego MMA. Jesteś jeszcze młodym zawodnikiem, wszystko przed tobą. Słuchaj, z mojej strony to wszystko, ja ci dziękuję za wywiad. Jeżeli chcesz komuś podziękować, to teraz jest chwila dla ciebie. Tak, przede wszystkim bardzo chciałbym podziękować mojej mamie Marzeniu Niszczuk, która mi pomaga cały czas, no i moim sponsorom, których tutaj mam na koszulce. Ekobudowa, firma Agri, restauracja Mafia, Total Humus, Bookpol, Tom Budbis, Catering Malina, no i gabinet mojej mamy, atelier urody. Dzięki wielkie. Dziękuję.